Kiedyś takim tradycyjnym wejściem do wspinania było rozpoczęcie tego w skałach. Kiedyś nie było sztucznych obiektów, teraz mamy dużo sztucznych obiektów i tam faktycznie możemy zacząć to wspinanie w takim środowisku bardzo bezpiecznym, z materacami, niezależnie od pogody, pierwsze kroki postawić, oswoić się z tym ruchem wspinaczkowym. Ale potem większość z nas pewnie będzie chciała cieszyć się tym, co jest najfajniejsze we wspinaniu, czyli obcowanie z naturą, z prawdziwą skałą. I tutaj, żeby już sobie z tym fajnie poradzić, możemy pójść na kurs wspinaczki. I to będzie też dla nas narzędzie do tego, żeby nauczyć się posługiwać liną, bo bez tej liny w skałach, co do zasady, to już będzie ciężko sobie poradzić. Kraków jest fenomenem pod tym względem, bo my tutaj mamy Zakrzówek, mamy Kamieniołom Libana, mamy Krzemionki, teraz niedawno otwarte drogi skały w Lesie Wolskim, więc można powiedzieć, że raj dla wspinaczy. Teraz jesteśmy na Zakrzówku, mamy tutaj najfajniejszy chyba obiekt, jeżeli chodzi o ten rejon, czyli tak zwany Freney. Tutaj mamy trudne drogi, natomiast też mamy kilka tutaj sektorów, gdzie możemy się powspinać też po nieco łatwiejszych. Jest Baba Jaga, jest Problemówka, jest Sadystówka, można powiedzieć, że pierwszy taki właśnie obiekt boulderowy tutaj w okolicy. Tak naprawdę pierwszym takim przedmiotem, który nas zainteresuje, jeżeli chodzi o rozpoczęcie przygody ze wspinaniem, będą buty, bo te buty, co prawda, możemy wypożyczyć na ściance wspinaczkowej na pierwszą wizytę, ale potem będziemy chcieli mieć swoje już. Będziemy potrzebowali linę, będziemy potrzebowali uprząż. Kask jest dosyć istotny tutaj i karabinki łączone w taśmą w tak zwane ekspresy, przyrząd asekuracyjno-zjazdowy, taśmę, linkę pomocniczą, jest troszkę tych drobiazgów. Czy każdy może się wspinać? Ciężko powiedzieć. Na pewno nie każdy będzie z tego czerpał przyjemność, bo jednak tutaj pokonujemy naturalny lęk przed wysokością, jeżeli chodzi o wiek, płeć, możliwości fizyczne, przede wszystkim siłę, to nie ma właściwie przeciwwskazań. To jest bardzo taki socjalny sport, bo faktycznie większość tych aktywności wspinaczkowych w takich dwójkach uprawiamy, mówimy o zespole wspinaczkowym, asekurancie i osobie, która się wspina. Natomiast my też w klubie wysokogórskim czy w jakichś grupach towarzyskich działamy zwykle w większych takich społecznościach, bo jest po prostu fajnie się umówić razem, gdzieś pojechać, spędzić czas w tych skałach.